budżet na 2014 rok nie jest idealny. Zawsze co roku i także w przyszłym roku będzie brakowało pieniędzy dla wielu dziedzin naszego życia dla mieszkańców Grudziądza. Natomiast to, że nie jest idealny, śmiem twierdzić, że jest dobrym budżetem. Dlatego, że nie ma w Polsce idealnych budżetów. W każdym mieście zawsze brakuje na coś pieniążków. Myślę, że ten budżet, ten projekt budżetu, który będzie przyjęty w przyszłym roku, pozwala dokończyć największe inwestycje w Grudziądzu, których nie było od wielu, wielu lat. Raz zrealizować, dwa dokończyć. Jako radny Rady Miasta, jako Tomasz Tomaszewski, będę głosował pozytywnie za tym budżetem, gdyż gołym okiem widać, jak nasz Grudziądz w przeciągu wielu, wielu lat zmienił się, zmienia się na lepsze. Dziękuję.